zdjęłam już fastrygę. Tak się prezentuje obrazek, jeżeli chodzi już tak o gotowy, ale napięty jeszcze na krośnie. I cóż, i chciałam Wam pokazać, jak zdejmuję ten obrazek z krosna. Troszkę będzie tutaj pobocznych takich hałasów, ale mam nadzieję, że to mi wybaczycie. Jeśli ktoś z Was waha się, czy kupić sobie krosno, to powiem Wam, naprawdę super sprawa. Wynagradza wszystkie trudy i koszty z tym związane, ale zakup naprawdę jest godny polecenia. Okej. Ja teraz zdejmuję te moje drążki. To są drążki, które dorobił mi mąż. To są te krótsze. Odwinę. Materiał. Dół podobnie. Teraz jeszcze muszę odpluć ten dodatkowy materiał, chociaż można go też po prostu obciąć, ale ponieważ nie mam tutaj za dużych marginesów, o tu jeszcze mam druty, które mam tu, o zobaczcie, takie wzmocnienie, żeby móc fajnie klamerkami zaczepiać, to włożyłam sobie tu druciki w te tunele, takie zwykłe pończysznicze. One tutaj fajnie powodują, że klamerka się nie zsuwa z materiału. Teraz zobaczcie, właściwie takie mam passepartout i ono tak no, na styk tutaj, nawet troszeczkę ten obrazek jest, o, tak się mieści. Nie wiem, czy to widać, chyba tak trzeba będzie go umieścić. No, mam tu leciutki margines, mogę ten materiał po prostu obciąć, ale ja dla bezpieczeństwa na razie tylko wypruję ten boczny, te i górę i dół. Ponieważ muszę jeszcze zawinąć materiał i mieć ten margines taki na podwinięcie, pod usztywnienie. Zobaczcie, kanwa jest już przygotowana razem z obrazkiem do oprawy. Wyjęłam fastrygi, wyjęłam te wszystkie nitki, które nam tu fruwały. Takie jeszcze pojedyncze, to już nie stanowią problemu. Mam przygotowane białe tło, żeby podłożyć pod obrazek. Zobaczcie, jaka jest różnica, jak to ważne. Tak wygląda bez tła, tak kiedy dodamy to białe tło. I to jest to, o czym mówiłam, że właśnie jeżeli się doda takie białe tło, to jeżeli nitka czarna byłaby prowadzona gdzieś tu na przykład w poprzek tej łapki, to mogłaby przebijać. Zobaczcie, jeżeli dam białe tło, a pod spodem szłaby czarna nitka, gdziekolwiek położę, o, to o to mi chodziło, że wtedy tutaj mogłoby taki ślad smużyć tu pod spodem i dlatego tak jak wcześniej Wam mówiłam w poprzednich filmach, dobrze jest, jeżeli się zaczyna i kończy te krzyżyki jednak w tych miejscach, a nie przeciąga nitki pod spodem, bo no, to nieciekawie by wyglądało, gdyby taka na przykład pajęczyna ciemnych nitek by tu przechodziła pod tym kotem. No to widać tutaj, o. Dlatego tu, gdzie można było przeciągać nitki pod spodem, to to robiłam, a tu, gdzie
właśnie lepiej by było kończyć i zaczynać w danym miejscu, żeby uniknąć tego efektu, to też tak robiłam. Także macie tutaj pogląd, jak to wygląda. Tak na przyszłość, gdybyście wahały się, czy ucinać te nitki, kończyć, zaczynać, czy jednak przeciągać. Także przy takiej pracy lepiej jednak jest ucinać te nitki. Słuchajcie, nastąpiła katastrofa i w chwili, kiedy próbowałam wyjąć szkło z ramki, zauważyłam, że jest ono pęknięte tu w rogu. No i jak odwróciłam i próbowałam je po prostu wyjąć, to pękło mi całkiem na pół. Więc będę musiała polecieć do szklarza. Na szczęście mam tu szklarza blisko. Spróbuję, żeby mi załatwił takie podobne szkiełko. Więc nie pokażę Wam, jak już ostatecznie oprawiam tą pracę. Ale to może nawet na dobre wyszło, ponieważ potrzebuję Waszej pomocy. A jeżeli chodzi o Waszą pomoc, to zobaczcie. Zastanawiam się, jak będzie lepiej. Bo wcześniej przewidziałam sobie, że dam takie passepartout w kolorze szarym do tego kota. I tak będzie wyglądało z ramką. Ale przy tej ramie była też biała taka podkładka, też passepartout, troszkę jest większe i wtedy, kiedy położę je, widać więcej troszkę tego kotka i daje taki efekt. I teraz nie wiem, prawdę mówiąc, który jest ładniejszy. Zwłaszcza, że tak ta rama jest taka, no nie jest taka śnieżno-biała, a tutaj nie wiem, czy widać, ale ta wewnętrzna część passepartout, to ścięcie takie, też jest takie beżowe i to tak fajnie ze sobą współgra. Natomiast przy tym passepartout, o tak położę je, bo i tak nie widać, zobaczcie, też fajnie ten kotek się prezentuje, fajnie się te kolory, bo akurat jest idealnie zgrane z passepartout te jasne, szare kolory z tym. No tylko obrazek jest troszeczkę zawężony, jest mniejszy i prawdę mówiąc nie wiem, jak będzie ładniej. Także możecie mi odpowiedzieć. To, co powiecie, to tak zrobię i będziecie mieli udział w prezentacji tego kota. Także czekam na Wasze podpowiedzi. I no szkoda, że to szkło mi pękło, bo byśmy od razu oprawili je, ale może z drugiej strony to i lepiej, to właśnie będę się opierać na Waszym zdaniu, jak powinno być. Czy tak się ładnie prezentuje, czy tak. Jeszcze Wam raz pokażę. To jest z białą oprawką, a tak z szarą. Także głosujcie, który Wam się bardziej podoba i tak zostawimy tego kotka. Super. To w takim razie do zobaczenia. A kiedy już załatwię szkło, to pokażę Wam taką pracę już ostatecznie oprawioną. Dziękuję Wam w takim razie za uwagę i do zobaczenia, no i jeszcze w kolejnej odsłonie. Cześć!